wracaj, wracaj. Nie fauluj, nie fauluj. Łapił to Olej. Jest! Kurwa! Do tego spotkania, ale nie szukaliśmy tutaj różnicy, jeśli jak najlepiej zagrać tym składem, który posiadaliśmy. Jak się okazało, różnica jakości była znacząca i wygrał zespół lepszy i sprawiedliwie awansował do kolejnej rundy. Można gdybać, co by było, gdybyśmy dysponowali optymalnym zestawieniem, ale priorytety klubu były jasne. Musimy się tam podporządkować. Staraliśmy się z tego wycisnąć jak najlepiej. Jak najwięcej. Przez chwilę się to udawało, jednakże koniec końców zwyciężył zasłużenie. 32 mecze w tym sezonie, tylko jedna porażka, ale to jedyna, która boli, która jest smutna. Zawsze boli, bo nie awansowaliśmy do finału. Ciężko pracowaliśmy przez cały sezon. Chciałbym, żeby ten sezon nie przyćmił, ten mecz, żeby nie przyćmił tego, na co chłopcy pracowali przez cały sezon, bo wiele meczów było bardzo dobrych. Runda zasadnicza bez porażki. Półfinał, wiadomo, z Lechem, wiadomo, sytuacja personalna. Uważam, że
niektórych zawodników poziom meczu przeniósł. Nie chcę operować nazwiskami, ale po prostu to była za wysoka zawieszona poprzeczka. Staraliśmy się sposobem, gdy zminimalizować różnice indywidualne. Tylko szkoda, że traciliśmy bramki w taki, a nie inny sposób, bo Lech miał fajne akcje, po których stworzył sytuację w pierwszej połowie niewykorzystane. Potem w momencie, kiedy jest 2-2, my dobrze zamykamy przestrzenie, mamy szybkie bloki, nastawiamy się na kontrę. Sami sobie strzelamy dwa gole i zabijamy mecz.